Witam, test przyczepy firmy Bailey Pageant. Przyczepa wyposażona jest w przednie łóżko rozkładane, boczną jedynkę oraz nadstawkę dla dziecka, kuchnię oraz toaletę, do której przejdziemy za chwilę. Najpierw przednia część. Jak widać, oświetlenie działa. Przejdziemy do kuchni, w której mamy 4 palniczki gazowe. Jest 1. Drugi. Trzeci. I czwarty. Jak widać, wszystkie działają. Tutaj po środku mamy iskrownik. Poniżej jest grill. Spróbuję też tak jedną ręką. Trzymy płomień. O, jest, jak widać. Działa. Mamy grill. I także piekarnik. Również działa. Tutaj mamy iskrownik obok. Przejdziemy dalej. Lodówka, która jest teraz załączona na gazie. Sprawdzimy zmrożenie. Minus 17,4. I teraz tak to przekręcimy. I lodówka działa w trzech pozycjach. Czyli pierwsza to jest 230. Tu się nam obraz ucieka. Druga to jest podtrzymanie podczas jazdy. I na końcu mamy gaz. Przekręcamy na gaz. Tutaj mamy włącznik gazowy jeszcze. I mniej więcej w połowie musimy przytrzymać. Jak widać, dioda zgasła. Czyli gaz działa. Tutaj rozłączamy. O, widać i teraz rozłączyło nam gaz. Przejdziemy wyżej. Woda ciepła. Woda zimna. Tutaj mamy ogrzewanie na 230 piecyk. 500, 1000 i 2000 W. Poniżej włącznik pompy. Zasilacz. Jak widzimy, wskaźnik ładowania. I gniazdka antenowe oraz 230. Tutaj mamy piecyk, o którym przed chwilą wspomniałem, na 230 było do góry. Tu mamy rozprowadzenie ciepła, manualne i automatyczne. Tutaj pokrętło gazowe. Mniej więcej na trójce przytrzymujemy, wciskamy i chwilę przytrzymać trzeba i działa. Jak widać, od razu zwiększyło nam. Zwiększamy. W ten sposób rozłączamy na zero. Tutaj z lewej strony mamy iskrownik i jest bateria paluszek. Przejdziemy dalej. Ogrzewanie wody, boiler truma 230 i także na gaz, który automatycznie nam zapala.
Przechodzimy do toalety, w której mamy kibelek ze spódką. Manualną umywalka dla ciepła, woda zimna i także pod prysznicem również woda ciepła, jak i woda zimna. Dziękuję bardzo.